żarach do egzaminu gimnazjalistów przystąpili uczniowie 6 gimnazjów, w tym 2 niepublicznych. Która ze szkół uzyskała najlepszy wynik? Spośród gimnazjów publicznych, tak jak w ubiegłym roku, najlepsze było gimnazjum numer 3. Średnia z wyników egzaminu wyniosła tam ponad 59%. No cieszę się bardzo, jestem zadowolony, jestem dumny z uczniów, dumny z nauczycieli. Chociaż to, jak pani mówi, po raz kolejny, czyli nie jest to aż tak wielką niespodzianką, ale cieszymy się bardzo. Panie dyrektorze, jak to się robi w takim razie? No to taka mała tajemnica. Nie, no oczywiście żartuję. Jest to efekt pracy nauczycieli, dzieci. Myślę, że już mamy wypracowane pewne systemy przygotowania do egzaminu, systemy motywowania. Nie ukrywam, że ułatwia nam sprawę fakt, że staliśmy się szkołą kameralną z 800. Z 800 dzieciaków zeszliśmy do połowy z tego. No o wiele łatwiej się pracuje w takiej mniejszej szkole, jeśli chodzi o dyscyplinę, jeśli chodzi o naukę. Na drugim miejscu ze średnią ponad 56 jest gimnazjum numer 1, trzecie ze średnią prawie 55% gimnazjum numer 2. Ostatnie jest gimnazjum numer 4 ze średnią około 54%. Wśród szkół niepublicznych najlepsze, bo ze średnią ponad 81%, jest społeczne gimnazjum w Żarach. Druga niepubliczna szkoła, czyli katolickie gimnazjum, osiągnęło średnią nieco ponad 76%. Cieszymy się, mówię to w imieniu własnym i w imieniu nauczycieli, no bo my jesteśmy tym ostatnim w naszej ocenie elementem tego łańcuszka, tej układanki oświatowej, bo przecież najważniejszym tym wszystkim jest uczeń i myślę, że 75% wkładu w to wszystko to są uczniowie oczywiście. My mamy jakiś tam udział, ale nie można zapomnieć o rodzicach, którzy powiedzmy wsparcie nam udzielają i swoim dzieciom dbają. Natomiast my pilnujemy i pracujemy. Panie dyrektorze, czy większość absolwentów gimnazjum zostanie w liceum? No, tak się składa, że trafiła pani w taki dzień, kiedy będę musiał powiesić listę przyjętych. Niestety tak się składa, że nie wszyscy się dostaną z naszych absolwentów gimnazjalnych do naszego liceum. Absolwentom gimnazjów gratulujemy wyników i życzymy udanych wakacji.